No siemanko, witam serdecznie, z tej strony OldGamer89. Witam w kolejnym odcinku z gry F1 Manager 2023. Przed nami 10. runda Mistrzostw Świata Grand Prix Austrii. No jesteśmy po Grand Prix Kanady, w którym trochę odbiliśmy się od dna tutaj finansowo. Mamy jakieś 4 miliony do zagospodarowania. No i myślę, że musimy przeznaczyć to oczywiście na odbudowę tutaj naszych bolidów. Wciąż po, że tak powiem, fatalnej dla nas Hiszpanii, gdzie tak naprawdę, no, łącznie 3 bolidy zostały de facto skasowane, bo 2 razy bolid Alonso, raz bolid Strolla. I myślę, że od tego w ogóle zacznijmy. To znaczy, najpierw może od przeglądu prasówki jeszcze zacznijmy. Wyniki kontroli, o, tutaj zawieszenie w bolidzie drugim, niepowodzenie. Ale dobra, zacznijmy właśnie od wytworzenia tych części. Zobaczmy, co tu mamy w ogóle. No, podwozia nie mamy. Znaczy, w obu bolidach mamy, ale pierwszą wersję. Przednie skrzydła mamy. Tylne skrzydło mamy jedno. Strąki boczne mamy, sekcje boczne mamy. Dobra, czyli nie mamy zawieszenia podwozia jednego tylnego skrzydła w teorii. To od czego by tu zacząć? Może od... Co tu mamy? A, coś nie przeszło testów. Może od zawieszenia zaczniemy? Dwa części, ale zobaczcie, jak to długo by zeszło. 20 dni. A za 11 dni mamy wyścig. No to raczej jednak od tego nie zaczniemy. Może tylne skrzydło to nowsze? Zróbmy. Moment, ile to się będzie robiło? Dobra, 4 dni. To zróbmy. Zacznijmy od tego tylnego skrzydła. To będzie tylko 275 tysięcy. I będziemy mieli jeszcze 7 dni czasu na kolejne jakieś części. Także myślę, że tak to gdzieś otwórzmy. O, tu mamy produkcję ukończoną. Od razu zamontujmy, myślę. Magazyn, tylne skrzydło. Jest tylko w bolidzie numer 2, czyli zamontujmy też w bolidzie numer 1. Podwozie. Tu mamy, widzicie, te stare. I zawieszenia też nie mamy. Dobra, ile 2 zawieszenia wykosztowały? 600 tysięcy, tylko że to, widzicie, zejdzie nam 19 dni. Przy odejściu pośpiesznym 13 dni. Ale wiecie co? Czegoś nie można podczas weekendu zrobić. Chyba podwozia nie można podczas weekendu. Może to podwozie zróbmy jednak. Bo wiem, że jednego nie można podczas weekendu, ale to nawet przy pośpiesznym nie damy rady. Tylko awaryjnie mógłbym zrobić. I zobaczcie, jedna część by aż 2,2 miliona kosztowała. To strasznie dużo. Strasznie długo zajmuje wytwarzanie tego podwozia. Dobra, zróbmy zawieszenie w takim razie. 2 elementy. Pośpieszne tempo 900 tysięcy. No to nie jest tak najgorzej jeszcze. Dobra, zróbmy to zawieszenie. O! Napięcia, co? Napięcia między inżynierem a kierowcą. Spadek motywacji. Gorsza współpraca. Interweniuj, potwierdź.
mogą się zwiększyć. Dobra, interweniujmy. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, czy się zaczął okres ATR, bo coś tam było o okresie ATR. Projekt. Dajmy na przykład przednie skrzydło. A nie, za jeden dzień się zacznie nowy okres ATR. No dobra. To będziemy mieli nowe godzinki. O, tutaj się zaczyna ten nowy okres ATR. A, tu zawieszenie jest potrzebne, właśnie. No to damy to wytworzone. Które wytworzymy, damy tu Fernando od razu. Nowy okres ATR rozpoczyna się już dziś, no tylko, że na te odkrycia mamy tylko 3 miliony 300 tysięcy. Ale dobra, no idźmy w to. Tylko w co pójść? Chyba klasyką tematu przednie skrzydło, tylko że przednie skrzydło 1 600 tysięcy. Ale no w to bym poszedł chyba mimo wszystko. Ewentualnie tylne skrzydło. Zapewnia doskonałe przyspieszenie. Może i w tylne skrzydło, to powinno przyspieszenie nam chyba poprawić. A my na to przyspieszenie kulejemy. Dobra, to może zacznijmy wyjątkowo od tylnego skrzydła. Tym razem te poprawki w ramach tego okresu ATR. Myślę, że tutaj tak 1/3 może gdzieś zużyjmy. Bo następny okres, widzicie, za 70 dni. A ja bym chciał chociaż ze 3 poprawki w ramach tego okresu ATR zrobić. Myślę, że tylne przednie skrzydło zrobimy i coś jeszcze. Może podwozie nowe, no zobaczymy. Dobra, tam daliśmy 2 godziny. Tu dajmy, no tak na 1/3, no to ile dać? Z 25 godzin, nie? Nie pokazuje, co prawda, poprawy w przyspieszeniu. No to po cichu liczyłem. ...43 dni, zobaczcie. Ale przydzielmy 5 inżynierów, czyli połowę, no to już będzie 31 dni. Możemy dać pośpieszne, to było 21 dni. Tylko że wtedy byśmy, no dużo pieniędzy by to pochłonęło więcej. A my słabo z kasą stoimy, także myślę, że dajmy jednak podejście normalne. Może byśmy dali pośpieszne, może jednak i 1 100 000 nam zostanie. I potem wiecie, potem byśmy mogli jeszcze jeden element chyba można odkryć za te pieniądze. Dobra, może i zróbmy tu pośpieszne. Jednak to będzie 21 dni ten projekt, klepniemy. I tu zróbmy podwozie, chyba jest tak, 700 tysięcy, bo na co innego nam nie starczy. Stronki boczne wydaje mi się, że nie są tak wartościowe jak podwozie, także pójdźmy w podwozie. Bo tu zobaczcie od razu przepływ powietrza środek, redukcja oporu powietrza, to się fajnie wszystko nam podbije. Dajmy z 2 godzinki. I tu dajmy z 25 godzin, myślę, kolejne. No zobaczcie, o ile nam to znowu podbije najwyższą prędkość. I ostatnie, to trzecie odkrycie, myślę, że zrobimy przednie skrzydło, ale to jak będziemy mieć pieniądze. No i to już na normalnym musimy robić, będzie za 30 dni wtedy, nie? No bo na chociaż moment, bo tu damy jeszcze inżynierów przecież, to 22 dni będzie. No to dość szybko. O, nawet by nas było stać na pośpieszne. To będzie za 15 dni wtedy. Pośpieszne dać, jak myślicie? Tylko my tak słabo z kasą stoimy. Tak nas zbawi te 20...
I tak to się długo podwozi i tak się długo potem produkuje jeszcze. Normalne czy pośpieszne? A dobra, dajmy już pośpieszne też może. No to już się całkowicie zerowaliśmy z kasy, ale na szczęście wydaliśmy na dwa projekty, także spoko. Przewidzimy czas. Tu się kończy kontrakt Drugowiczowi, to nic nie szkodzi. Produkcja ukończona. Oj, no to wsadźmy ten element, co tam ukończyliśmy produkcję. To chyba to zawieszenie mamy nowe. O, mam, widzicie? No, i elegancko. Jak tam układ napędowy? Silnik na 60% ma? To nie, dajmy ten 68% dla Fernando. RS tu chyba lepszego nie mamy. Te na zero to są to, co kurczę, wiecie, to co skasował Stroll i potem Piastri. Poprawił jeszcze. Nie, ten drugi jest chyba po Piastri, co nas wjechał w Hiszpanii. Dobra, zobaczmy, czy coś Strollowi możemy poprawić. ERS-u już widzę nie. No i tu będzie lipa. Dobra, tu dajmy tą lepszą skrzynię biegów. Ale ze Strollem już widzę, że będzie lipa. ERS-ik, zobaczcie, 40% tylko. Chociaż tyle, że silnik ma Stroll dobry. No dobra, coś tam te bolidy poprawiliśmy. Tu edytujmy te osiągnięcia. Dobra, będę. Tu się na wszystko zgadzam, żeby jak największa była potencjalna nagroda za ten weekend. Bo potrzebujemy kasy, najszybsze krążenie. Nie, na to się nie zgadzam, bo wydaje mi się, że mogę nie mieć. Tu chyba i tak nic nie mogę edytować za bardzo. No dobra. No to przejdźmy do weekendu wyścigowego i to jest kolejny weekend wyścigowy ze sprintem, także znowu będzie zagwozdka, tylko jeden trening na ustawienie bolidu i potem kwalifikacje tak naprawdę, po te jeden kwalifikacje od razu, no i potem sprint. Zobaczcie, tu niewielkie opady deszczu mają być na ten sprint. No to szykuje się ciekawy weekend. No dobra, w takim razie widzimy się za chwilę na kwalifikacjach. No dobra, i udało się przejść tutaj T1, pierwszy trening. Nie wiadomo, jakie jest zadowolenie z konfiguracji, ale wydaje mi się, że będzie w miarę ok. No i za chwilę się okaże gdzieś tutaj, jak już tak naprawdę... Oj, tutaj bardzo słabe przygotowanie kierowcy, no ale to tak jest, jak jest ta jedna sesja treningowa, no to trochę trzeba strzelać z ustawieniami, trochę się ma niesprawdzone. Wiadomo, słaba aklimatyzacja gdzieś tam na torze, bo mało kółek. No dobra, okaże się na kwalifikacjach już, jakie mamy, no jak widzicie, nietestowane mamy te ustawienia. Dobra, rozpocznijmy te kwalifikacje. Zacznijmy od Strolla. Green light, green light. Green light, green light. Puśćmy Fernando. Dobra, może najpierw niech sobie jadą nawet na takim auto ustawieniu. I ja wiem, gdzieś jeszcze kawałek. Ja wiem, tutaj gdzieś? Da gdzieś Strollowi już dać trypa, tak? Dobra, dajmy może z takiego długiego, niech ciśnie już. I Fernando też dajmy z takiego dłuższego najazdu. Niech ciśnie. No i co, przejedźmy się z Fernando. Bo Red Bull Ringu, no muszę wam powiedzieć, że to jest jeden z moich ulubionych torów w kalendarzu. Bardzo mi się podoba, bardzo malownicze położenie. Krótkie kółko, ale takie wyraziste.
fajne. Ten tor taki przypomina trochę taki mini spa, wiecie? Taki mini spa trochę, są też, widzicie, różnice wysokości. Fajnie to wygląda, naprawdę. Oj, strollowi nie wyłączyłem jazdy. Jazdy, wiecie, w tym trybie atak. Ale dość słabo mi się wydaje, że stroll pojechał. Alonso 1.04.200. No zobaczymy, na ile to pozwoli. No tak czy siak, Q1 to wiecie, to nie jest wyzwanie dla nas. No Perez nas wyprzedził, także raczej to nie są jakieś rewelacyjne czasy, ale na 15, no bo to tutaj gramy tak naprawdę, no to spokojnie powinno wystarczyć, także już Astony w tej serii, w tej sesji nie wyjeżdżają z boksu. Jak się będziemy przyglądać tutaj tej tabelce, jak to się skończy finalnie. Podczas tego weekendu znowu musimy gdzieś tam trochę kasiory zarobić, bo ta nasza sytuacja finansowa jest dość opłakana. Dobrze i tak, że nam się udało, kurczę, zlecić od razu, wiecie, opracowywanie tych nowych części, odkrywanie nowego podwozia i nowego tylnego skrzydła w ramach nowego okresu ATR. Spoko, że mieliśmy na to hajs. No dobra, spokojnie weszliśmy, jak widzicie, do Q2. No i co? Odpada tak naprawdę Alfa Romeo, z tego co widzę. Dwa bolidy Alfa Tauri i jeden McLaren. Najlepszy czas 1.04.041. No, czyli na pole position trzeba będzie pojechać poniżej 1.04 tak naprawdę. Co ty masz? A ty masz problem z tym ERS-em, bo ja patrzę, co on ma uszkodzone. No ale tego mu i tak nie wymienimy, bo nie mamy lepszego ERS-u dla niego. O, ale zobaczcie, konfiguracja bolidu 93-94%. No to prawie idealnie się wstrzeliłem z ustawieniami. No to tyle dobrego. I tutaj od razu zyskali pewność siebie. Ale wiecie co, chłopaki, jedźcie na tych używanych oponach, może w te Q2 jeszcze. Już my spokojnie wejdziemy do Q3 na używkach nawet. Tak mi się wydaje. Fernando myślę, że spokojnie wejdzie. Tu jest kwestia Strolla ewentualnie. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oj. Alonso za Hamiltonem trochę wyjechał. No dobra, no trudno. Później może tym razem jednak dajmy im ten tryb atak. O, może gdzieś tu dajmy tym razem Strollowi tryb atak. No, Alonso za Hamiltonem jest. Dobra, dajmy mu też tryb atak. Słabą pozycję na torze ma Fernando, no. Tu jest Lewis, tak? Moment. Chyba tak, no chyba Lewis jest tuż przed nim. No. Dobra. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. No, myślę, że jak zrobimy takie czasy poniżej 1.04.500, to powinniśmy się do Q3 załapać. No, trochę chyba Stroll za wolno. No zobaczymy, jak się będą te czasy jeszcze układały. Zobaczymy, co pokaże Alonso. Wow, Alonso, zobaczcie, poniżej 1.04 zszedł. No to naprawdę klepnął kółko Fernando atomowe. Atomowe. Hamilton ograny. Prawie pół sekundy. I to na takim krótkim torze, bo to jest, mówmy się, tu są czasy minuta z kawałkiem, także to jest bardzo krótki tor.
Także też te różnice tutaj nie będą jakieś astronomiczne. Trochę mi się ten czas trolla nie podoba. No zobaczymy, czy to starczy na to Q3. Dajmy wszystkim przejechać, to będę wiedział więcej, czy go gdzieś tam puszczać, czy nie. Zobaczymy. Jak będzie w 8, po przejeździe wszystkich, to my zostawiamy. No jest w 8. Jest w 8, no tu 3,5 dychy Gasly ma do niego. Nie, chyba go zostawiamy. Myślę, że nie pojadą aż o tyle szybciej. No kto tu z tych, co odpadają, może go wyprzedzić? No Ocon? Ocon w teorii chyba, na jednej prędzej. Norris powinien nie dać rady, bo już jednego McLarena nie ma. Now we've got an incident here and as I understand it, George Russell's involved. George Russell. Z kim się zderzyłeś? Z Hasem jakimś? Wow. And you can see how the cars come together. No to teraz już w ogóle nie wyjeżdżam, będą odłamki na torze. Zresztą nie ma już czasu nawet. Kara czasowa. To spowodowanie kolizji dla Russella. Dobra, myślę, że wejdziemy. Tym Strollem też. No dobra, czyli Fernando na 5, ale zobaczcie, ilu jednak pojechał poniżej tego 1.04, nie? Perez minimalnie lepiej od nas, Leclerc minimalnie lepiej, no a Sainz z Verstappenem wyraźnie lepiej jednak pojechali, dwie dychy szybciej. No. No dobra, zobaczymy w tym Q3. Tak myślę, może powinniśmy trochę... Dobra, pojedziemy na dwa wyjazdy, myślę. Q3, przynajmniej Fernando. Pojedziemy na dwa wyjazdy. Dobra, jedź Stroll. Dawaj Fernando. Wiecie co? Ja tu już dam agresywnie, niech tymi oponami jadą i resztę na neutralu, bo oni muszą trochę dogrzać te gumy. Push the tires now. Confirm. Ty też, panie, mój złoty, weź no dogrzej te gumy tu na neutralu wszystko. Happy to push. I trypata gdzieś tu im dam. A słabo dogrzane te opony. Nie jestem zadowolony. Dobra. Atakujmy. Alonso lepiej dogrzewa, już widzę. No Stroll ma tylko 74 stopnie. 75 stopni ma już, jest na prostej startowej. No to naprawdę słabo dogrzane opony. Oj! Tuż przed Alonso ktoś wyjechał. A dobra, ale to jest jeszcze w tym, w pit lane. No dobra, na szczęście nas nie zablokował, bo już się bałem, że tutaj to Ferrari nas, kurczę, przyblokuje. Ale zobaczcie, jeszcze mamy niedogrzane opony, no ciekaw jestem, kiedy dogrzejemy. Na zakończenie kółka chyba. Ile tutaj trzeba mieć w ogóle, żeby dogrzać? 85 stopni, 86? Nawet nie. A nie, 86 trzeba mieć. Dobra. Stroll. No znowu, 1.04.600. No ten Stroll chyba dużo szybciej nie jest w stanie pojechać. Zobaczymy, co Fernando pokaże. Słabo. 1.04.100. To jak na Fernando, to słabo pojechał. Dobra, skręcajmy silnik. Strolla chyba nawet nie wypuszcza. On, widzicie, cały czas robi te czasy na 1.04.600.
On ma ten ERS coś tam uszkodzony, no ale muszę tak nim jechać, bo nie mam przecież pieniędzy, żeby mu to wyjechać. Poza tym i tak by został cofnięty. Zresztą umówmy się, Stroll i tak walczy o jakieś P7 przy optymalnej taktyce. Już mówię o wyścigu, nie? Tutaj większe cele będziemy i tak tym Fernando jechać co najwyżej. To trzeba też dobre, kurcze, zrobić kółko w kwalifikacjach. Konfigurację czy będziemy zmieniać? Nie no, niech jedzie na tych oponach. Sobie zaczekamy. Dobra, wyślijmy Fernando na to. To jest chyba ten moment, żeby klepnąć kółko. Dajmy ręczne. I panie mój złoty, weź no, dogrzewaj te opony już. Dogrzewaj te opony. Tamci są już chyba na szybkich kółkach, ci za Alonso. Dobra, może gdzieś tu dopiero. No teraz będą lepiej dogrzane opony, bo już widzę, niż ostatnio. Przeniesienie. Dawaj Fernando. Dawaj Fernando, dawaj, to jest twoja szansa. Kurde, tutaj jakiś Mercedes jest przed nami. Oj, żeby nas nie zablokował. Zobaczcie, zygzakiem jedzie, zygzakuje. No nie, będziemy go mijać w zakręcie, najgorzej. Ja... No chyba nas zablokował. No chyba to nie będzie dobry czas w takim razie. A nie, jest purpura w pierwszym sektorze. No zobaczymy drugi sektor. Bo może ten blok obejmuje drugi... A nie, jest na zielono. No dobra, no to nie jest źle. To jedziemy na rekord w takim razie. Moment, 56 sekund ma w tym momencie, tak? Dobra, spowolnijmy. I włączmy... Dobra, tu jest timer. Dawaj Fernando. 1-0-3 z kawałkiem, staćcie. No i co gorzej chyba. Ile klepnął? Chyba gorzej pojechaliśmy. Czwarte miejsce mamy. Dobra, skręć to już wszystko. Slow down. Yeah, copy me. Rekord. Nie, no gorzej pojechaliśmy. 1-0-4-104. Oj, Fernando. Ja się tak napalałem, że się poprawimy, a tu nic jest poprawki. Chyba, że jeszcze teraz szybki... Dobra, może jeszcze zróbmy jeszcze jedną próbę. A co? Jeszcze zdążymy wyjechać. Potwierdź. No, jeszcze kawałek. Dobra, wyjeżdżaj. Wyjeżdżaj. Oj! Red Bull przed nami jedzie. Ale chyba jest na szybkim kółku, na szczęście. Tu Ferrarka też na szybkim kółku. Sobie zygzakujemy. Dobra. No, nawet mamy dość dobrze dogrzane opony. Kto wie, może będzie całkiem nieźle. Już się złap może trochę w strugę za tą Ferrarką. Chociaż nie, on będzie teraz, ta Ferrari będzie przecież na tym. Na zjazdowym będzie. To niedobrze, jednak mamy słabą pozycję na torze. Chociaż jak weźmiemy na prostej to Ferrari od razu, to... No... Tutaj... O, dobra, zszedł nam z trasy przejazdu, może nie będzie tak źle. Jeszcze będziemy mieć Red Bulla. Okay, that will be checkered flag. Dobra, no jest biało...
flaga w biało-czarną szachownicę, ale no jeszcze możemy cisnąć. Jeszcze jesteśmy na szybkim kółku, podobnie jak Max Verstappen i Carlos Sainz. Tylko tutaj ten Red Bull nas coś blokuje. Oj, nie blokuj nas. No nie wiem, czy nas nie przyblokował czasem. Oj, ale zobaczcie. Na pomarańczowo dwa pierwsze sektory, to chyba nic z tego nie będzie. 56, 58. No, damy radę. Nie daliśmy. Well done, mate, well done. P5. No, nie, raczej mnie to nie satysfakcjonuje, stary. Czyli mamy, widzicie, piąte miejsce po kwalifikacjach. No dobra. Bo teraz i tak będzie T2, także T2 nie będę z wami jechał i widzimy się na sprincie, także robię cięcie i za chwilę się widzimy na sprincie. No dobra, udało się tutaj wbić po T2 aklimatyzację na torze na 61% u Alonso, 62% u Lensa Strolla. No i zyskaliśmy tutaj, jak widzicie, trochę dodatkowej pewności siebie. No i cóż. Lećmy do sprintu. Hello and welcome as our Grand Prix weekend continues. Lećmy do sprintu. Sprint, no ciekaw jestem, czy też będą te niewielkie opady deszczu. Tu nam zalecają mediumy. Zobaczmy jak tutaj 24 kółka, no ile miękkie? 33. Oj nie, to na miękkich nie dojedziemy faktycznie. Faktycznie chyba mediumy najlepsza opcja. Widzę, że hardy to nawet są zablokowane w ogóle. No dobra, to jedźmy na tych mediumach, bo na tych to widzicie będzie problem, żeby dojechać. Więc myślę, że tak, mediumy jak najbardziej u obu kierowców. We're ready for 24 laps around here in Austria. We're all ready to go for the sprint. O, tu już zobaczcie, jak tam has jakiś, kurde, się grzeje ostro. Dobra, wiecie co? Mi się wydaje, że ja wezmę, jeśli chodzi o obu naszych kierowców, w sumie agresywną jazdę. Niech jadą agresywnie i zobaczymy, bo też bardziej znowu pałować to chyba też nie ma sensu. Happy to push. Okay. Bardziej myślę, że podkręcimy może tutaj jak będzie DRS, no, dostępny. Widzicie, Fernando zaczyna na piątym miejscu. O, zderzenie wielu samochodów. No, ciekawie się robi. Kolizja z udziałem wielu bolidów. Zobaczmy powtórkę. McLaren chyba, tak jest. Williams. McLaren i Williams się zderzyli. Logan Sargeant. Norris tutaj coś ucierpiał, widzicie. Dobra, myślę, że przyspieszmy trochę ten czas, zobaczymy jak to będzie szło, ale jak widzicie na razie, no niestety widać, że i Ferrari i Red Bull jednak są, kurczę, w tym momencie mocniejsi od nas. No, my też mamy słabe komponenty tak naprawdę w tych naszych bolidach, ale tutaj nawet Mercedesy, kurczę, mi tego Alonso już wyprzedzają. Nie wiem, może powinienem na trybie atak jednak jechać, a nie na agresywnym. Jak tam oni z oponami stoją? O, Hamilton na miękkich w ogóle jedzie. Kilku tu jedzie na miękkich, ale mi się wydaje, że te miękkie gumy to im się dość szybko skończą. Dobra, jedźmy sobie spokojnie na tym agresywnym cały czas. W ogóle zaczniemy coś kombinować, jak odpalą DRS, mi się wydaje. Stroll dziewiąte miejsce. Stroll to już w ogóle słabiutko. Ale blisko Gasly'ego jest. No Alonso tuż za Hamiltonem. Hamilton tuż za Russellem, no i taki wężyk się zrobił. Russell ma 3 sekundy straty do Pereza. Nie jest to dla nas korzystne niestety, taka jazda. Wiecie co? Dobra, bo my mamy DRS. Spróbujmy te Mercedesy wyprzedzić, bo to chyba nie ma sensu się tak zlec za nimi. Dawaj Fernando, dawaj. No, jesteśmy za Hamiltonem.
Stroll niestety się wlecze za tym Gaslym znowu. Spróbuj tego Gasly'ego może Lensik wyprzedzić. O, i wyprzedził. Widzicie, dałem mu atak silnikiem i od razu wyprzedził. Niestety tutaj Fernando no nie może się uporać z tym Hamiltonem. Hamilton na szczęście się uporał z Russellem. No to tyle dobrego. Dobra, wiecie co, przyspieszmy trochę ten czas. Ale póki co ten sprint się nie układa dla nas. Ani trochę. 82-81% mamy opony. 81. No nie mamy jakichś tutaj lepszych opon od czołówki, a widzicie, odstajemy. Ci na miękkich gumach mogą być słabi w drugiej części tego sprintu, tak mi się wydaje, czyli Sainz, Leclerc i Hamilton. O, wyprzedziliśmy Russella, no to tyle dobrego. O, i się ścigamy z Hamiltonem. No dobrze. Na jakich oponach te Mercedesy? Hamilton na miękkich, Russell na mediumach. Okej. Okay. Okrążeń do końca. No tak myślę, czy już z tego momentu zapodać tryb atak do mety. Nie mamy przewagi opon tutaj na przykład nad Perezem. Dobra, Alonso uporał się, widzę. Nie no, nie uporał się, cały czas walczy z tym Hamiltonem. Do lidera mamy 7 sekund. To nie jest też taka duża strata znowu. Widzicie, cały czas tutaj Alonso się tasuje z Hamiltonem. Nawzajem się wyprzedzają. Dobra, jedźmy sobie na razie na tym agresywnym może cały czas. Wydaje mi się, że tu jeszcze być może trochę się potasujemy z tym Hamiltonem. Znowu widzę, że się zbliża. Dobra, spróbujmy zaatakować już. Totalny atak tymi mediumami. Mamy mediumy na 67%. Stroll też niech zrobi totalny atak. Powinien tutaj, jest tuż za Okonem, powinien tego Okona myślę wyprzedzić. O, o, o! Okon na miękkich. Na softach. No teraz dajesz, prosta startowa. Dawaj Lens. Po wewnętrznej. No dobra, będzie. Będzie P8. Ale Okon, kurde, ten Okon też nieraz, nie? Stanowi dla nas pewnego rodzaju przeszkodę. Esteban Okon. W ostatnich wyścigach szczególnie. Dobra, puśćmy czas. Znając życie, pewnie jak puszczę czas, zaraz wyprzedzi Stroll Okona. Tak zazwyczaj jest. Hamilton cały czas tutaj za Alonso jedzie. Ale on na szczęście ma miękkie gumy, które raczej powinny się szybciej zdzierać od tych naszych mediumów. Mimo, że my tutaj atakujemy, także... No wydaje mi się, że jednak Hamilton chyba nie da rady nas wyprzedzić, no zobaczymy. 8 okrążeń do końca. Dobra, Stroll wyprzedził Okona i jest sekundę, 0,4 za Russellem. No dobra, jakbyśmy tego Russella wyprzedzili, to... W sumie można powiedzieć, że zostałyby zachowane pozycje po kwalifikacjach, czyli P5, P7 do startu niedzielnego wyścigu. A jednak zważając na to, jak mamy uszkodzone komponenty, części i wszystko, no to naprawdę to będzie sukces. Bo w przypadku Strolla na przykład, zobaczcie, on ma tutaj ERS na 32%, tylko skrzynie biegów na 42%, to naprawdę jest bardzo słabo. Ale on zresztą też tutaj ma jakieś po 40%, silnik na 61%, wiecie, to nie są jakieś tutaj, o, wirtualne samochody bezpieczeństwa.
Virtual safety car, virtual safety car. Dobra, ktoś przydzwonił. Keep the delta positive. Yeah. Dobra, dodajmy oszczędzanko. I'm not quite sure what's happened there. Piastry wypadek. Here's the replay. Gdzie ten piastry, kurde? Now this was at turn one. Często notuję wypadki. And there's wow. Contact with the barrier. Dobra, tutaj też dajmy w takim razie. DRS niedostępny, dobra. Naładuj sobie baterijkę. Slow down. Copy. And a bit of charging. Okay. Siedem dych przed Hamiltonem jest tutaj, zobaczcie, Alonso i 6,5 sekundy za Perezem. No to już nie ma szans dogonić Pereza. To jest prawda. O, tym bardziej, że Perez ma lepsze opony w ogóle jeszcze. No będziemy mogli silnikiem na koniec zaatakować, ale to chyba nam niewiele tu da. Dobra, to sobie w sumie ustawmy na neutralny. Cały czas jest ten Virtual Safety Car, czekam aż się zakończy, żeby puścić atak naszymi kierowcami. Szczególnie Strollem, bo Stroll ma jeszcze szansę ewentualnie na P7. O ile ten Virtual Safety Car się lada moment skończy. Tutaj też niestety Alonso ma szansę, ale stracić pozycję na rzecz Hamiltona, który tutaj 7 dych za nami jedzie. A to jest Stroll, dobra. O tutaj, Alonso widzicie. 7 dych za Alonso jest Hamilton. O! Zjeżdża. Dobra, no to dajmy od razu atak. Naciskaj. I tu temu też dajmy atak. I naciskaj, chociaż kurde nie wiem czy... 3 okrążenia do końca. We just need to push now. Copy. Push now, Fernando. Nie no, 2 okrążenia to chyba damy radę dojechać na tych gumach, nie? Jeszcze jest 7,9% do zjechania, więc może damy radę. Oj, Hamilton mi się zbliża. Wiecie co? Dać mu broń się za wszelką cenę? Może dajmy, co? Zawsze się broń. Dajmy mu zawsze się broń, bo Hamilton się zbliża. Zobaczcie. Wow! No dobra, udało się. Daliśmy Fernando zawsze się broń. I teraz mam nadzieję, że będzie bardzo umiejętnie jeździł w defensywie w celu obrony tego 5. miejsca. Sainz już zaczął ostatnie kółko. Zajmie przeniesienie. You can use your energy. Aj, walcz, copy. Walcz. Walcz, Fernando! One more lap. Ale walka, zobaczcie, yep. W sprincie. Tylko nie to, nie! No kurde, przecież mamy maksymalny atak. Wow. Dajesz. Dobra, pójdzie Fernando. Poszedł jak po swoje. Po P5. Teraz to trzymać. Teraz to trzymać. Ale Hamilton jest bardzo, bardzo blisko. Zobacz jeszcze. Pół okrążenia. W zasadzie jeden zakręt. Jeden zakręt został. No i pytanie, czy uda się dowieść P5 w sprincie? Chyba uda się. Tu już nie ma gdzie zaatakować. Charles Leclerc is today's winner. Dobra, mamy to. That's it. That's it. Well done, mate. Well done. P5. I Stroll powinien być P8. Tak jest. No dobra, no to w zasadzie straciliśmy, można powiedzieć, jedną pozycję z Strollem. Tyle się zmieniło w stosunku do kwalifikacji. Coś te sprinty mi nie idą. Tylko pierwszy sprint tam z Strollem w Azerbejdżanie się udał, był drugi Stroll.
wtedy, ale pamiętacie, może wtedy też Alonso miał wypadek, więc ciężko to uznać za udany sprint. It's race day with the teams and drivers. No dobra, i przed nami wyścig. No dobra, jak widzicie, 71 okrążeń czas trwania wyścigu tutaj o Grand Prix Austrii na torze Red Bull Ring. Temperatura otoczenia 24 stopnie Celsjusza. No i cóż, musimy wymyślić strategię. Zobaczmy, ile te mieszanki jest. 33 kółka miękkie gumy, 42 kółka mediumy, hard 57. No. Dobra, wiecie co? Strollowi dajmy może strategię na jeden pit stop. W takim razie mediumy, hardy. Niech tak jedzie. A Alonso damy albo strategię A. Tylko, że nie wiem, czy tutaj dojedzie, bo jak tam pokazuje 33 kółka, są na miękkie gumy. Mi się wydaje, że może być z tym problem. Ale dobra, bazowo dajmy mu tą strategię. Zobaczmy tylko, czy ona jest... Tak, ona jest najszybsza, pokazuje. I jeśli ona jakby się nie sprawdzi, to mu zmienimy tą strategię w trakcie trwania wyścigu. Dam mu tu zamiast tych miękkich mediumy na koniec jeszcze. Bo sprawdźmy, czy on ma dwa komplety mediumów, no to spoko. No ciekawe, czy Stroll też dojedzie w tej strategii na ten jeden pit stop, no ale dobra, spróbujmy. Here among the Austrian mountains, the grid is now set. It's the race we've all been waiting for. It's the Austrian Grand Prix. And it's lights out, and away we go. Lights out. No dobra, myślę, że dajmy Alonso jakiś tamkolwiek tryb agresywnej jazdy, powiedzmy, na tym starcie. Natomiast no, Strollem nie będziemy atakować, bo on na jeden pit stop, także musi oszczędzać opony. Strollem defensywnie jedziemy. Hamiltonem nieco bardziej agresywnie, ale też bez przesady, bo też nie jestem pewien ten miękkie mieszanki, wiecie, chodzi mi o to, żeby je znowu nie zarżnąć tam, że w 10 sekund się skończy, w 10 okrążeń się skończy, bo wtedy będziemy mieć problem. No dobra, puśćmy trochę czas, zobaczymy, jak to się będzie układać, jak będzie DRS i tak dalej. Hamilton tutaj widzę tuż za nami jest. No ostatnio ten Hamilton się naprawdę podciągnął. Stroll spadł na 9. Dobra, jest DRS. Tylko Leclerc i Ocon jest na miękkich. Reszta widzę tutaj na medium. A jeszcze tutaj pod koniec są na miękkich też niektórzy. O, Hamilton nas wyprzedził. Te miękkie gumy są chyba słabe na ten tor. Zobaczymy, jak to się będzie dalej układało. Dobra, na razie jedźmy na tym agresywnym. Zobaczymy, ile Hamilton ujedzie. Ale już widzę, że za bardzo gdzieś tam od Hamiltona nie możemy odjechać. Więc to raczej tak średnio wróży. 6 kółek. No dobra, musimy tak maksymalnie 20 kółek będziemy jechać na tym komplecie. Więc myślę, że niedługo może i nawet odpalimy tryb atak tym Fernando jednak. Dobra, wiecie co? Odpalmy tryb atak. Zobaczymy, czy Fernando zacznie odjeżdżać na przykład od Hamiltona. 1.08.100. No dobra, w sumie dobre tempo mamy. 7,5 sekundy straty do lidera. Dobra, zarżnij te miękkie gumy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O, coś. Now we can see what happened. Right, so this was the fourth corner. Tsunoda zablokował opony. And there goes the steering. They were just unable to do much about it. Ach, ten Yuki. Ten kierowca z kraju kwitnącej wiśni. No dobra. O, zderzenie wielu samochodów. Ciekawe, czy będzie mógłby być... Carlos Sainz, super, super. Ło! Na przodzie zderzenie. Może nie dojadą.
O! Słabo. Może do boksu będzie musiał ktoś zjechać. Sainz z Red Bullem, chyba z Verstappenem. Albo z Perezem. Nie, z Perezem. Perez. Zobaczcie, jesteśmy tuż za Perezem. Alonso jest tuż za Perezem. No dobra, no to bierz go. Teraz jest coś, coś musi być słaby. Dawaj, Fernando. Jedziesz po P4. Dobrze. Odjedźmy może temu Perezowi, zobaczymy. On jest chyba coś... On chyba dostanie karę w ogóle, bo to jest wykrzyknik. Za spowodowanie wypadku, tak mi się wydaje. O, Perez w ogóle za Hamiltona wypadł. No to znaczy, że coś jest nie tak z jego bolidem ewidentnie. Trochę mnie martwi Stroll, który tutaj jest 10 dopiero. Poatakuj trochę silnikiem. No saving required. Yeah. Jak tam? A, jest plus 5 sekund dla Pereza. No to super, no to nam się otwierają perspektywy na P4 co najmniej. I zobaczymy, jak tu z Sainzem w ogóle będzie. Rywalizacja nasza dalsza, bo może Fernando się pokusi o podium znowu w tym sezonie. Kolejne. No dobrze, jedziemy teraz. Dobre tempo mamy. Wyjechaliśmy Hamiltonowi z DRS-u. Skręćmy trochę ten silnik. Stroll na P10. Jakie tempo ma ten Alonso? 1.07.900. No dobra, czyli jedzie tempem Verstappena, więc jest bardzo dobrze. Więc jest bardzo dobrze, jedziemy w zasadzie no najszybciej. Razem z Maxem. O, Stroll Russella wyprzedził, więc bardzo dobrze też. Ale zobaczcie, coś Alpiny się musiały podciągnąć, bo i Gasly, i Ocon przed Strollem. Big lift now. Ciekaw jestem, ile Stroll na tych mediumach ujedzie, bo on tutaj nie atakuje w ogóle. 13 okrążeń dopiero, a kurczę, opony na 71%. Wcale te mediumy tak długo nie ciągną. I to bez ataku. Bez ataku, przypomnę, on jest. Ja nim nie atakowałem praktycznie. W ogóle. Russell mi znowu Strolla wyprzedził. Dobra, Alonso, ile kółek musi Alonso jechać? No z 15 chociaż, chłopie, ujeść na tych gumach. 10.30, lekkie przykrzenie opon. Ważne, żebyśmy, myślę, powiększali przewagę nad Alonso. Będziemy powiększać przewagę nad Alonso, widzę, że powiększamy, to w sumie możemy tak jechać. Do Sainza mamy 5. Stańce tracimy. Moment, ile... No nie, no nie tracimy. Mniej więcej jedziemy tym samym tempem. Hamiltona jesteśmy szybsi. Wolniejsi jesteśmy tak naprawdę Verstappena i Leclerca. Ściągnął Fernando, ale ja się zastanawiam, czy wiecie, czy nawet te dwa razy mediumy nam wystarczą do mety, tak patrząc po tym, jak Stroll jedzie. Przy nim w ogóle nie atakujemy, już tylko 66% opon ma. Dobra, Fernando, to jednak zarżnijmy te opony, myślę, do końca, chociaż Hamilton o 2.7. Monitorujmy tą deltę mniej więcej, żeby tak się trzymać, wiecie, w równej odległości tego Sainza i gdzieś tutaj Hamiltona. Oj, Hamilton się zbliża. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że to już jest powoli czas, żeby zjechać. Bardzo wysoką pewność siebie mamy. Dobra, ładuj mediumy. Ładuj mediumy, chłopie. Chociaż mógłbym ci dać hardy w sumie nawet. Ale...
ale spróbujmy może mediumy pojechać. Potwierdź pit stop. We will box this lap. Copy, box, box. Copy, box, box. Hardów nie było sensu, bo na hardach i tak nie ujedzie. Nie ujedzie Alonso, wiecie, do mety. Więc hardy i mediumy, no to gorsza strategia niż dwa razy mediumy. Drop back a bit. Zobaczymy, gdzie wyjedzie Fernando. No to jest okay. Ważny moment teraz wyścigu. I ważne jest, jakim tempem będziemy jechać po wyjeździe, bo no zobaczymy, czy uda się gdzieś tam podcinka tutaj, nie? Konkurencji. Dobry pit stop. Poniżej 2,6 sekundy. To jak na Astona, to dobry pit. Oj, coś jest na żółto. Zderzenie wielu samochodów. No nie gadajcie, że będzie safety car. Yes, it is. Alex Albon's involved in that. Jak będzie safety car, to się chyba zabije. No to by oznaczało, że w najgłupszym momencie zjechaliśmy tuż przed safety carem. No, Albon przed nami. Dobra, bierz tego Albona. Dobra, jest P11. Dobra, myślę, że sobie jedźmy tym Alonso na tej agresywnej jeździe na tych mediumach, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. No to nam pokazuje, że koło 40 okrążenia przy tym tempie te opony się powinny skończyć. Ciekaw jestem, jakbyśmy wzięli jednak standardową jazdę. Slow down. Copy. Nam nie pokazuje tak od razu zmiany. Jeden 11, to bardzo wolno. Ale na razie dogrzewamy opony i dlatego takie czasy, moim zdaniem. 2,4 do Hulkenberga. Nie, na razie to dogrzejmy opony. Jednak, także ciśnij cały czas. Na agresywnym. Ale zobaczcie, Stroll, kurde, słabo na tych gumach. Chociaż on ma dojechać w sumie do 30 któregoś okrążenia tak naprawdę. To może dojedzie, no zobaczymy. Dobra, przyspieszmy trochę czas. Zbliżamy się do Nico Hulkenberga. Zaraz będziemy w DRS-ie za Hulkenbergiem. Za popularnym Hulkiem. O, już jesteśmy w DRS-ie. No. Nie zderz mi się z tym hasikiem. Lecicie tak silnikiem. Czy dasz radę? No. Dobra. Leclerc w boksie. Wiecie co? Zobaczmy, jak tam te ostatnie czasy. Alonso 1.08.400. No, jesteśmy konkurencyjni w tym momencie na pewno. Teraz Alonso jest tuż za Perezem. Niech wyprzedzi tego Pereza. No dobra. I mamy P9. No widzicie, Perez po tym wypadku ma bolid niezbyt ciekawy, najwyraźniej. I Alonso jest na P9 i goni w tym momencie Strolla. 6 sekund do Strolla. Myślę, że od razu dajmy też polecenie zespołowe tutaj Strollowi, żeby czasem mi nie chciał walczyć z Fernando. Dajmy nie walcz z kolegą z drużyny. Dobra, przyspieszmy nieco ten czas. Chociaż ja bym jeszcze luknął na tempo. O, 1.07.700. No bardzo dobre tempo teraz mamy, ale gumy mamy zdecydowanie
konkurencyjne w stosunku do reszty stawki, więc wiecie co, myślę, że nawet możemy spróbować pojechać na standardowym, może tak nierżnie tych gum Alonso, bo to i tak na standardowym powinniśmy doganiać resztę. I te mediumy nam wtedy na więcej starczą i zobaczymy. Stroll już jest, zobaczcie, tuż za Okonem. Hamilton w boksie. No ciekawe, gdzie wyjedzie Hamilton. Powinien za Alonso raczej wyjechać. Tak jest. Zobaczymy, jaką będzie miał stratę do Alonso. 7 sekund. No to ładnie. To ładną podcinkę zrobiliśmy Hamiltonowi, nie? Tam było 2,5 sekundy wcześniej. Zobaczcie, zrobiło się 7. A Hamilton se dał hardy. No to Hamilton chyba będzie próbował do mety na tych hardach dojechać. Dobra, Alonso już się zamienił ze Strollem pozycjami, także w tym momencie jedziemy na pozycjach P6, P7. Jak tam Stroll z tymi oponami w ogóle? 41%, no już mi się kończą. Zobaczcie, w ogóle nie atakował mediumami i starczyły mu raptem na jakieś 27-8 okrążeń. Co świadczy, że te mediumy wcale tak długo nie trzymają. Także nie wiem, czy ostatni stint Alonso nie pojechać na hardach jednak. Verstappen w boksie. Ciekawe, może hardy założę. No zobaczymy. Nie. Verstappen założył mediumy. Sainz założył miękkie. W ogóle dla mnie totalnie niezrozumiała decyzja. Alonso, no, goni Russella. Powinien zaraz wyprzedzić Russella. Russell praktycznie na łysych oponach jedzie. Może pomóżmy nieco. Nieco Fernando, żeby tego Russella połknął. No bo to już będzie w zasadzie wtedy P4, nie? O, tutaj coś, aha, że jesteśmy w oknie, zdaje się, nam pokazuje. Russell zjechał do boksu. Sainz jest w oknie. So we do need more lift and coast, Nico. More lift. Alonso, no zobaczcie, Alonso mamy 6,5 sekundy do Verstappena, to całkiem jakoś nieźle to rozegraliśmy, bo na tym etapie wyścigu po jednym picie 6,5 sekundy być za maksem tylko, to wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. Ale Ferrarki coś są niesamowicie szybkie, zobaczcie. I Leclerc i Sainz. No bardzo duże postępy poczyniło Ferrari, widzę, od początku sezonu. Max teraz bardzo, bardzo mocne czasy kręci, ale on ma świeży komplet mediumów. No ci przede mną mają lepsze opony, więc oni będą odjeżdżać. Tu mnie może gonić ewentualnie Hamilton, ale to za jakiś czas, jeszcze nie teraz. Verstappen, zobaczcie, jaki czas wykręcił. 1.05.900. No to 2 sekundy szybszy ode mnie jest w tym momencie. Na tych samych gumach, tylko on ma gumy, wiecie, niezjechane. How are the tires? A, ten już nie ma opon, dobra. Co? Weźmy, niech ten Stroll zjedzie. Ładujmy mu te hardy. Tylko ja nie wiem, czy on da radę ujechać na tych hardach, tak naprawdę. Nie wiem, czy da radę ujechać na tych hardach. Dobra, dajmy jednak tryb atak Alonso. Myślę, że pojedziemy to jednak inną trochę strategią, bo trochę jesteśmy za wolni i za bardzo byśmy się wlekli jadąc tutaj tymi mediumami tylko na trybie agresywnym.
więc po prostu myślę, że zrobię tak, że jednak zarżnę te gumy do końca i założę hardy do mety Alonso. Wydaje mi się, że to będzie najlepsza strategia. Bo teraz jadąc w trybie atak, Alonso po prostu nie będzie, wiecie, nie będzie tyle tracił gdzieś tutaj do czołówki, a potem będzie miał jeszcze świeże hardy, na których już powinien spokojnie dojechać do mety. No i gdzie Stroll wyjechał? P10? P10 wyjechał Stroll. No to raczej dość średnio bym powiedział. Tym bardziej zważając na to, że raczej nie będzie miał opcji ataku już. Za bardzo. No saving required. Okay. Dobra, dogrzeje gumy. Zobaczmy, jaki Alonso czas. 1.08 kręci. No to jest szybszy od Sainca. Jest szybszy od Sainca, który jedzie na miękkich, więc w ogóle bez sensu. Ale jest wolniejszy od Leclerca i Verstappena. No dobra, więc wychodzi na to, że ewentualnie jak z kimś powalczymy, to znowu z tym Carlosem Saincem. O! Skrzynia biegów coś wysiada. Kurde, 39%. No dobra, dojedziesz na tej skrzynce, już nie przesadzę. Jakoś damy radę. Ale znowu wychodzi na to, że jeśli z kimś będzie walczył tutaj Alonso, to z Saincem. Tylko że tym razem nie o P4, tylko o P3, czyli o najniższy stopień podium. Tylko najpierw zarżnijmy te mediumy. Ale widzę, że Sainz cały czas nam jednak dokłada. To jest 9,2. Oj. Z trolem nie wiem, czy nie za ostro jedziemy. Dobra, jedź standardowo. Żeby dojechał ten stroll na tych hardach, nie? Chyba, że jeszcze zjedziemy z trolem na końcówkę, też mu dam jakieś inne opony. Kurde, 10 sekund, zobaczcie, jest 11, już jest do Sainca. No, jesteśmy za wolni. Z drugiej strony, no, nad Hamiltonem nam rośnie ta przewaga. No nie, no chyba to wyprzedzenie Sainca jest ponad nasze moce, no zobaczymy. Ale Sainc raczej i tak jeszcze też będzie robił, bo on jedzie na miękkich gumach, to przecież on nie da rady na tym komplecie dojechać, więc on i tak będzie robił jeszcze zjazd do boksu, mi się wydaje, więc słabo to wszystko wygląda. Już się Stroll wlecze za Hülkenbergiem. Temu też skrzynia, kurde, ale już te nasze bolidy są naprawdę zużyte totalnie. No dobra, to Alonso jedziemy po P4, a z trolem po co? Po P9 wychodzi na to, trochę słabo. Nie wiem, może z trolem też byśmy jednak pojechali. Na jeszcze jeden pit stop czy coś. Tu będziemy mieli lepsze opony od Mercedesów w sumie. Nie no, ci muszą zjechać. Oni chyba nie dadzą rady na tym dojechać. Dobra, to może niech Stroll próbuje jednak dojechać. Na tych gumach. Te Alpiny powinny zjechać jeszcze chyba. A jeśli nie, no to w końcówce będą mieć tak słabe opony, że Stroll powinien ich wyprzedzić. O dobra. Alonso, już się kończą opony. 14,2 mamy do Sainca. Słabiutko. Dobra, dajmy Alonso hardy. Hardy i do mety.
Boczkot. No, okay, na 31 okrążeń hardy powinny wystarczyć. Tepeko. Yeah. Check car. We're checking. No dobra. Alonso nam wyjechał na P7 z tego co widzę. 1,5 sekundy za Gasly. No i teraz kluczowe pytanie, z jakim tempem będzie się poruszał Alonso. Czy mamy już jakieś czasy? Nie, na razie mamy ten czas, widzicie, z pit stopem. Co się nie za bardzo liczy tutaj. Myślicie jechać na agresywnie, czy spowolnić jednak trochę może Fernando? Dobra, na razie może niech jedzie agresywnie, bo tutaj już jest tuż za Gaslym. Jest w zasadzie w DRS-ie za Gaslym, także tu jest bezpośrednia walka w tym momencie o P6. No, powinna być egzekucja, jednak Hamilton ma świeże gumy. Dajesz po wewnętrznej. Dobrze, chociaż to kurde poszło trudniej niż się spodziewałem. Dobra, i w sumie jesteśmy tuż za Russellem. ,06900. No teraz bardzo szybko pojechaliśmy, ale to dlatego, że jechaliśmy za Gaslym, no najlepszy oponem w tym momencie Alonso. Chyba w miarę dobrze, że to rozegraliśmy, tak patrząc po gumach. Co? Chyba dobrze to rozegrałem. Leclerc jeszcze jest w boksie, widzicie? O, Sainz w boksie, no tak jak przewidywałem, ale oni teraz sobie zmienią na takie opony, że jednak będą od nas szybsi. Zresztą oni wyjadą przed nami. Nie no, jedziemy po P4. Zobaczymy ile będzie do Sainza. No jest gdzieś do Sainza z 12 sekund. Co tu? Russell znowu nas wyprzedził. Oj! No nie, no teraz to gdzieś jest... I 2 sekundy straty. Przez marudera, kurde, z McLarena. Nie no, proszę was. Takie rzeczy nie powinny się zdarzać. Nie no, z Trollem to liczę, że te Alpiny zjadą. O, Gasly zjeżdża, widzicie? Na to liczyłem po cichu. Tylko żeby mnie później nie wyprzedził tego Trolla. Russell, Hamilton. Ci na mediumach, no to na luzie dojadą. Raczej. Verstappen jeszcze musi zrobić boksa. Nie no, podium już jest rozdane. No my te Mercedesy też powinniśmy ograć, bo oni mają dużo słabsze opony od nas. O, Ocon w boksie. No to co, też powinien ze Strollem wyjechać? Tak jest. No i dobra, Stroll na P7. No jak Stroll dojdzie na P7, to będę zadowolony. Gasly 7 sekund. Jakie ma opony Gasly? A mediumy sobie założył, no kurde, no. Będzie miał dużo lepsze gumy Gasly. Dobra, wiecie co? Dajmy Strollowi tą opcję. Zawsze się broni. Tak, żeby w razie czego, jak ktoś podjedzie, to żeby tam walczył. Alonso w końcu, widzę, Russella wyprzedził. Dobra, wiecie co, może podjedźmy trochę agresywniej jednak. O, no i super, wyjechaliśmy w końcu temu Russellowi z DRS-u. No i co, i ma Alonso 5 sekund do Hamiltona.
Oj, 3,5 sekundy do Hamiltona. No dobra, także teraz łyknąć Hamiltona. O, Hamilton jeszcze zjechał, no to już w ogóle. Jeszcze może ze Strollem wyjedzie. Nie, przed Strollem wyjechał niestety. Stroll się chyba nie obroni przed tym Gaslym. Zobaczcie, Gasly jest 4,5 sekundy za Strollem. Dobra, dajmy mu jakieś naciskanie silnikiem. Trochę może sobie na to pozwolić. Verstappen w boksie. O, zobaczcie, Verstappen wyjechał przed Alonso. Ale to i tak Alonso traci 18 sekund. No nie, ta czołowa trójka nam mega odjechała. Verstappen na miękkich gumach. No to dość odważnie, patrząc na to, jak te miękkie gumy się trzymają na tym torze. Nie no, gaz wyłyknie tego Strolla. Na jakich gumach Gasly? A, mediumy. No, on pałuje te mediumy. Mocno. Chyba, że Strollem bym zjechał. Czy pit stopu. No, na 9 by wyjechał. Może i nim zmieńmy. Tu jeszcze mamy mediumy. To byśmy, wiecie, to byśmy znowu my mogli jechać końcówkę atakując. Ale to by też oznaczało, że Strollem bym pojechał jednak na te dwa pity, nie? Dobra, się co tu zróbmy, tak? Że on niech pałuje te opony jednak. Push. Yeah. Lift and coast 12. Niech trochę zjedzie te gumy i ja mu założę mediumy. Tylko no też jest kwestia, żebyśmy zdążyli odrobić ten pit stop, więc nie wiem, czy takie zjeżdżanie na sam koniec ma sens. Ale boję się tego, że wiecie, że te Alpiny i tak nas wyprzedzą. Dobra, Alonso niech jedzie spokojnie, on i tak już nic tu nie ugra więcej niż P4. Jest, zobaczcie, za duża strata jest do Verstappena. Russell jeszcze w boksie, no to ciekawe, gdzie Russell wyjedzie, może wyjedzie za Strollem? Oj, ale już jest Gasly, zobaczcie. No nie, jednak na tych hardach nie mamy tempa, dobra. Dajmy mu mediumy. Niech zjeżdża po mediumy. Box, box. Okej. O, widzicie? Jest Gasly. Box Strolla. A przed Gaslym jest Russell. Dobra, niech jedzie na tym trybie atak. Już Stroll będzie atakował do mety teraz. 15 okrążeń, nowe gumy dostanie. Będzie mógł atakować na maksa. Tylko ja nie jestem taki pewien, czy on wyjedzie na tym P9. Chociaż, no dobra, wyjedzie, bo Hulkenberg ma gdzieś do nas 25 sekund straty. To powinien wyjechać. I tak w sumie spoko, że Perez, zobaczcie, bez punktów będzie raczej, bo sam jest uszkodzony. O, coś na żółto się świeci. Czyżby jakiś wypadek, czy coś? Caution, one on exit.
Dobra, wyjechał na P9 Stroll i teraz będzie miał Alpiny przed sobą. Okona ma przed sobą o 6 sekund. No to Okona spokojnie powinniśmy wziąć. Pytanie, czy Gasly'ego zdoła dogonić. Tu już wątpliwe, to jest bardzo mocno. Chociaż mamy 25% lepsze opony od Gasly'ego, więc no, Stroll powinien teraz dobre czasy kręcić w stosunku do Gasly'ego. Dobra, podkręćmy ten czas. Dobra, i dajmy tryb atak. No tu już nie mamy, no nie mamy co tracić tak naprawdę tym Strollem. O, fajnie zaczął odrabiać. No i o to chodzi. De Vries coś zablokował w kółka. No jeszcze mamy do ugrania właśnie tym Strollem tak naprawdę. Chyba P8, bo tak patrzę po stracie, jaką ma Okon do Gasly'ego, to jest 14 sekund. To my chyba Gasly'ego nie damy rady jednak dogonić. Chyba w najlepszym wypadku będzie dogonienie Okona i P8 z Strollem. No, suma summarum, patrząc na to, jakie problemy mieliśmy przed tym weekendem, P4, P8 to naprawdę będzie nieźle. Znowu weźmiemy jakąś kasę od sponsorów. Narobimy sobie elementów i myślę, że już na Silverstone może się gdzieś tam lepiej odbijemy i wszystko pójdzie Astonowi lepiej, no. Bo jednak ta sytuacja finansowa, kurczę, no, nie jest godna pozazdroszczenia. Hamilton, co się zbliża do Alonso. Dobra, dajmy temu Alonso może agresywną jazdę, bo żeby czasem tutaj Hamilton sobie czegoś nie pomyślał, że może nas dogonić. No, Stroll, zobaczcie, już jest 1,5 sekundy za Okonem. No dobra, tu jest Okon, widzę. No i dość gładko, bardzo gładko poszło. Aż sprawdzę, jakie ten Okon ma opony, że tak gładko poszło. Oj, coś się stało. Leclerc, blokada kół. No. Dobrze było, jakby w barierę wpadł. No ładnie, ładnie, bardzo ładnie. Ale raczej powróci na tor. Ale spadł na drugie miejsce. No Stroll 16,5 sekundy ma do Gasly'ego, także myślę, że nie damy rady. Nie wiem w ogóle, co się stało, że ten Gasly tak nagle kapitalnie pojechał. Właśnie ten Okon się trzyma tu. Jeszcze raz, jakie ten Okon ma opony? 61% mediumy. Ten ma 62% mediumy, ten Gasly. Stroll 77%. Okon cały czas coś blisko jest, wiecie co? Dobra, dajmy mu zawsze się broń. A, on ma zawsze się broń, okej. A może dlatego nie odjeżdża w sumie? To zlikwidujmy to na chwilę. Neutralny. Może teraz odjedzie. No kurde, żeby Okonowi nie wyjechać do DRS-u. Dawaj przeniesienie. Chociaż no ten bolis Strolla też jest strany, on ma przecież tutaj problemy z DRS-em i w ogóle.
O, dobra, wyjechaliśmy z DRS w końcu. W końcu Okonowi. Blaster at the peak now. Okay. No dobra, to myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby dowieźć P8. Jedziemy po P4 i P8. Jeszcze niech może Alonso ponaciska trochę silnikiem. Chociaż wątpię, żeby najszybszy czas zrobił, ale tak po cichu. Myślę o tym. Albo dobra. Niech nie zażyna tego silnika już. Dobra, ty już se daruj ten atak. Ty też o nic nie grasz, w sumie już 8 sekund nad Okonem, 8 sekund do Gasly'ego, także jest w strefie niczyniej Lance Stroll. Max Verstappen over the finish line and today's winner. It's P8. Nothing you could do. No dobra, trochę nam się fartnęło, bo ze względu na problemy Pereza, Alonso na P4 dojechał. Nick de Vries, I think we've got there. No i co, i mamy 12 i 4, czyli 16 punktów zdobyliśmy Astonem, no to tak jak cię mogę. W kierowcach, no już Fernando wypadł, zobaczcie, na piąte miejsce dopiero, 132 punkty. No jeszcze w teorii można walczyć o wicemistrzostwo, bo to nie jest jakaś duża strata, te 20 punktów. Jakbyśmy się ogarnęli tutaj z poprawkami ze wszystkim, to o wicemajstra może by Fernando powalczył. W konstruktorach też myślę, że jeszcze w teorii moglibyśmy powalczyć o wicemistrzostwo, chociaż Ferrari jest na tyle mocne, że myślę, że będziemy się koncentrować na tym, żeby utrzymać się przed po prostu Mercedesem. No dobra, i wpadło, zobaczcie, od sponsorów ponad 4,5 miliona, 4,6 miliona dolarów, także no to nas bardzo, bardzo mocno teraz podratuje. O, zobaczcie, mamy 10 milionów, także jeszcze skądś wpadła kasa. No to w końcu odżyjemy i przed kolejnym Grand Prix myślę, że już tutaj odbudujemy sobie elegancko te nasze bolidy, o ile nam starczy też czasu. Tym bardziej, że widzę, że liczba dni do wyścigu jest 4, więc chyba czasu nam jednak nie starczy na to, żeby to odbudować, chyba że jakoś tam w awaryjnym tempie będziemy to robić. No dobra, także trzymajcie się, do następnego, no i cześć!